Szanowni Państwo, no z ogromną radością muszę powiedzieć, że ten program Klub, który rozkręcamy, działa i pomaga w bardzo wielu miejscach w Polsce. Tutaj w Tarnowskich Górach, gdzie dzisiaj jesteśmy, mamy do czynienia z sytuacją taką, że jest kilkanaście klubów, które mogą skorzystać z tego programu. I ten duży klub, na którego tutaj przebywamy, czyli Towarzystwo Sportowe Gwarek Tarnowskie Góry, to klub, który animuje życie sportowe w dużym stopniu w Tarnowskich Górach, w okolicach. Bardzo dziękuję wszystkim zaangażowanym przedsiębiorcom, bo wiem, rozmawiałem z panem prezesem, że przedsiębiorcy bardzo mocno starali się o utrzymanie, o podtrzymanie życia sportowego w mieście, w tym klubie, ale też zdawali sobie sprawę i zdają sobie sprawę z tego, że właśnie te małe kluby często są tymi rzekami, mniejszymi rzekami, które doprowadzają wodę, doprowadzają zawodników do tych większych arterii, do większych rzek. I cieszę się bardzo, że ten program trafia tak do właściwie wszystkich gmin, do wszystkich powiatów, że mamy 5 tysięcy klubów, które biorą udział i biorą środki z budżetu państwa polskiego na różnego rodzaju imprezy, eventy, sprzęt sportowy, bramki, na wszelkie pomoce sportowe. Drodzy Państwo, sport to nie tylko tężyzna fizyczna, to również walory duchowe, to wychowanie, to dyscyplina, to coś, na co stawiamy. Wierzę, że poprzez sport będziemy w stanie lepiej wesprzeć naszą polską młodzież, polskie dzieci w wejściu w dorosłe życie. A wszystkim działaczom sportowym, wszystkim trenerom, wszystkim, którzy uczestniczą w życiu takich mniejszych klubów również, takich, które dzisiaj dostają po 10 tysięcy złotych, 15 tysięcy złotych z budżetu państwa, i takich klubów jest w Polsce około 5 tysięcy. Wszystkim Państwu zaangażowanym, rodzicom, którzy się często osobiście angażują w życie sportowe swoich miast, swoich gmin, swoich wiosek, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, panie premierze. Bardzo proszę o zabranie głosu przez panią minister. Szanowni Państwo, jednym z priorytetów Ministerstwa Sportu jest wsparcie sportu powszechnego. I właśnie takim wsparciem objęliśmy dużą szereg klubów sportowych właśnie programem Klub. W tym roku wyjątkowo rekordowa suma, jaką przekazaliśmy, to jest 55 milionów złotych, która właśnie, tak jak pan premier wspomniał, trafi do blisko 5 tysięcy klubów i jesteśmy bardzo z tego dumni. Oprócz tego, że te pieniążki trafią do klubów sportowych, to wyjątkowo, żeby właśnie wesprzeć naszych wspaniałych trenerów, wychowawców, bo to często od nich zależy, gdzie ten przyszły zawodnik zajdzie, czy trafi właśnie do takiego wspaniałego klubu, jakim jest klub Gwarek w Tarnowskich Górach, i na to liczymy. Ale właśnie w tym wyjątkowym roku możemy przeznaczyć pieniądze w pełni na wyposażenie, wynagrodzenie naszych trenerów, instruktorów. Dlatego to jest właśnie podyktowane chęcią zachowania miejsc pracy, żebyśmy my wspólnie o ten sport najmłodszych dbali i starali się namawiać do aktywności fizycznej, bo aktywność fizyczna to przede wszystkim zdrowie fizyczne, ale też zdrowie psychiczne. Dlatego wspieramy małe i duże, i małe i średnie kluby sportowe w ten sposób. Bardzo dziękujemy panu premierowi za to wsparcie i liczymy, że w przyszłych kolejnych edycjach będzie coraz więcej beneficjentów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani minister. Bardzo proszę o zabranie głosu prezesa Gwarek Tarnowskiej Góry. Panie premierze, pani minister, szanowni państwo, ja chciałem tylko powiedzieć dziękuję za to, że tutaj jesteście z nami. Mogliście odwiedzić nasz stadion i zobaczyć naszą infrastrukturę. Chciałem powiedzieć, że klub Gwarek Tarnowskiej Góry utrzymywany jest z dwóch podmiotów. Jednym jest gmina Tarnowskie Góry. Od wielu lat współpracujemy i muszę powiedzieć panu burmistrzowi za te wszystkie lata dziękuję, bo gdyby nie on, nie byłoby tego, co dzisiaj widzicie. Natomiast klub utrzymują również przedsiębiorcy. Mamy 107 firm, które po prostu temu klubowi pomaga. I w imieniu tych przedsiębiorców, panie premierze, w imieniu swoim chcieliśmy też podziękować za tarczę antykryzysową, dlatego że ona nam bardzo pomogła. My się oczywiście jako przedsiębiorcy różnimy politycznie, tak jak to jest w kraju, wszyscy wiemy. Natomiast jeżeli chodzi o tarczę, o wsparcie, panie premierze, dziękujemy. Naprawdę dziękujemy. Życzymy wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo, panie prezesie.